Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ależ Pani szydło się wygadała i przy okazji wkopała swojego następcę, aktualnego premiera, pana Mateusza Morawieckiego. Żeby zrozumieć, co się dzieje i jak bardzo poważna jest to sytuacja, musimy cofnąć się do tego momentu. Dzień dobry, Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. W 2020 roku poparł Pan Fit for 55, czy nie jest Panu wstyd? Szanowni Państwo, to jest e, taki element dezinformacji i manipulacji, którą właśnie niektórzy wprowadzają do przestrzeni publicznej. Jak słyszeliśmy, pan Mateusz Morawiecki dostał od dziennikarza na konferencji prasowej niewygodne pytanie. Niestety, zamiast na nie odpowiedzieć, co powinien zrobić, bo taka jest powinność polityka na konferencjach prasowych, to postanowił dziennikarza zaatakować. W mojej ocenie, Publicznie go obrazić, znieważyć i jeszcze zagrozić. Bo pamiętajmy, że pisowcy forsują przepisy, z których ma wynikać, że za dezinformację grozić może nawet więzienie. Czyli jak tutaj ten dziennikarz został de facto nazwany siewcem dezinformacji, to według tych nowych przepisów mógłby trafić do więzienia. Bardzo poważna rzecz, pokazująca, jak bardzo niebezpiecznie dryfujemy w stronę państwa totalitarnego, bo bardzo wyraźnie na tym przykładzie widać, że dezinformacja według pisowców to nie jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Dezinformacja według pisowców to jest rozpowszechnianie informacji niewygodnych dla Pisu. Ba, nawet zadawanie niewygodnych pytań dla Pisu według Pisu to Dezinformacja. Zresztą to jest nie tylko jedyny taki wyskok polityków prawa i sprawiedliwości. Może pamiętacie, jak niedawno pan Kaczyński, czyli szef wszystkich szefów. Pisie, bo de facto facet, który decyduje o tym, kto będzie premierem, bo to on decyduje, kto będzie posłem, bo on ustala listy wyborcze, więc de facto on decyduje, na kogo posłowie głosują. No pojechał sobie na granicę polsko-białoruską i tam de facto zaatakował dziennikarza, żeby było śmieszniej TVN-u, że ten dziennikarz rzekomo jest przedstawicielem albo tubą propagandową, w każdym razie, że reprezentuje interes Kremla. Dlaczego? No bo ten dziennikarz śmiał też zadać niewygodne pytanie. Jeśli nie zapomnę, to tu fragmencik. Ale ja mogę odpowiedzieć. O! Ja tak pana w tym momencie niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Także bardzo, powiedziałbym, bardzo, bardzo poważna sprawa. Zwłaszcza, że gdyby uznać, że pan Mateusz Morawiecki mówi prawdę, co oczywiście z definicji jest dość trudnym założeniem, ale gdyby uznać, że taka jest sytuacja, pan Mateusz Morawiecki mówi prawdę, no to siedzieć za dezinformację, no teraz powinna pani, była już premier. Beata Szydło, ale również uwaga, prokurator generalny. Pan premier zagłosował tak jak chciał Donald Tusk w sprawie Fit for 55. Tak drodzy Państwo. I pytanie kurde, kto by postawił zarzuty prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze? Skoro prokuratura jest to instytucja ściśle hierarchiczna, to co, który podwładny postawi e, szefowi e, zarzut? A dlaczego twierdzę? No, drodzy państwo, no, pan, pan Mateusz Morawiecki publicznie twierdzi, że posądzanie go o to, że poparł, nie zablokował, nie sprzeciwił się Fit for 55, e, że to jest e, dezinformacja. A tymczasem pan Zbigniew Ziobro mówi takie rzeczy, publicznie. 11 grudnia 2020 roku Rada Europejska podjęła decyzję o Fit for 55. Polska miała możliwość weta, ale premier Mateusz Morawiecki jednoosobowo bez udziału Rady Ministrów zgodził się na forsowane przez Niemcy i Donalda Tuska drastyczne zaostrzenie pakietu klimatycznego. Czy pan jest zaskoczony, rozczarowany tą postawą PiSu? Bo premier dzisiaj mówił, że zagłosowaliście razem z Tuskiem i cieszyli się e, politycy e, suwerennej Polski z panią poseł Gasiuk-Pichowicz z tego, że przegłosowano PiS. Pan premier zagłosował to jak chciał Donald Tusk w sprawie Fit for 55. Myśmy protestowali wobec tego. Pan premier i koledzy z PiSu poparli też ustawę KPO, rozwiązanie KPO. Suwerenna Polska była przeciwko temu. Ja nie, nie twierdzę, że pan premier z tego powodu głosował za KPO i za Fit for 55, że tak chciał Donald Tusk, mimo że tak właśnie się stało. No mrok moim zdaniem... Jak cholera. I teraz, no nie wiem, czy pan Zbigniew Ziobro powinien ustąpić ze stanowiska i poprosić jakiegoś byłego swojego kolegę, żeby go sadził do pierdla, e, Czy może jednak pan Mateusz, pan Zbigniew Ziobro, e, powinien postawić zarzuty panu Mateuszowi Marowieckiemu, bo fałszywe oskarżanie o dezinformację i zaprzeczanie faktom, no też jest chyba dezinformacją, chyba na. Ale nie, 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 bo to, to jest dezinformacja yy, w ujęciu klasycznym, czyli rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, a w ujęciu pisowskim dezinformacją jest mówienie rzeczy niewygodnych dla pisu. No więc nie, no pan Mateusz Morawiecki mówi rzeczy wygodne dla pisu. Jezu, drodzy państwo, głowa mi normalnie puchnie od tej fali kłamstw, nieprawdy i robieniu ludziom z wody z mózgu, więc może zacznijmy całkowicie. Od początku. Od początku wygląda to mniej więcej tak, że jakoś na początku zarazę ja bardzo mocno nagłaśniałem problem Fit for 55. Nie wierzycie, to zapraszam Was do opisu. Tam macie linki do moich vlogów sprzed wielu, wielu lat, gdzie alarmowałem, że tak zwane Fit for 55 jest to po pierwsze, że to istnieje. Bo, że to nie jest żadna teoria, że to nie jest żadny wymysł, tylko rzeczywiście Unia Europejska wymyśliła sobie te takie Fit for 55, yy, które to yy, Fit for 55 yy, de facto jest szaleństwem, które należałoby nazwać masz być biedny dla dobra klimatu, bo Unia Europejska z grubsza wymyśliła sobie, że ze względów ekologicznych, żeby zmniejszyć yy, emisję dwutlenku węgla powinniśmy być drakońsko zubożeni, żeby mniej jeździć, mniej latać, w ogóle mniej konsumować. Bo dzięki temu, że dzięki temu, że będziemy biedniejsi, będziemy mniej podróżować, mniej jeździć, to będziemy mniej zużywać surowców naturalnych na potrzeby produkcji tychże rzeczy, które my konsumujemy, a potem będzie mniej śmieci, jak będziemy to wyrzucać. No, i ja alarmowałem, że to jest drodzy Państwo, kuriozum, że to jest chore, że tutaj w ogóle nie chodzi moim zdaniem o ekologię, bo w zasadzie to, dlaczego mamy biednieć dla dobra klimatu, nie można by zmusić korporacji, żeby dla dobra klimatu robili trwalsze rzeczy. Wiecie, kiedyś jak ja kupiłem sobie swój pierwszy telefon, to on mi służył bardzo wiele lat, chyba 5 czy 6. I wymieniłem go na nowy model. Jak przyznam się szczerze, no coś tam z jakiegoś powodu, nazwijmy to. Mm, powiedzmy tak, no była impreza w Akademiku, była bardzo huczna impreza, i telefon się zniszczył fizycznie. Ale gdyby się nie zniszczył fizycznie, to, to by cały czas działo. Wiele lat działał, był trwały. W chwili obecnej, w chwili obecnej telefony wymienia się co roku, co półtora, no, co dwa lata to najdalej, bo Jakimś dziwnym trafem, zaraz po skończeniu okresu gwarancji, a jeśli kupisz na firmę to rękojmi, telefony zaczynają się zapychać, zaczynają coraz wolniej działać, zaczyna im bateria nie trzymać. Mówiąc krótko, te telefony bardzo krótko działają. Drukarki, też bardzo krótko działają, zresztą jest udowodnione, bo to, to wyszło, że jest coś takiego jak mm, celowe postarzanie produktu, czyli że producenci produktów specjalnie tak robią, żeby one się zepsuły zaraz po zakończeniu okresu gwarancyjnego, żeby ludzie kupowali nowe. Podobnie z ubraniami. Kiedyś jak kupiłeś sobie spodnie, to mogłeś kilka lat chodzić w tych spodniach, teraz po kilku miesiącach ci się podrą. No, nie mówiąc już o koszulkach, które robi się z tak, yy, z tak cienkiej tkaniny, że tam się rozważą na szwach no, dosłownie po kilku tygodniach. No, no, straszne, że się tak wyrażę, badziew się robi i ten badziew się robi z określonych powodów, żeby nakręcić konsumpcję. I to nikomu nie służy, poza korporacją, które sprzedają nam coraz więcej chłamu wiadomo jest, że można by zmusić korporacje, żeby po prostu nie robiły tego celowego postarzania produktów. Ludzie by na tym zyskali, bo mieliby na przykład telefony dopóki im się nie znudzą, lub dopóki im się um, dopóki się nie zestarzeją, że będzie dużo lepsza technologia i To samo dotyczy telewizorów, lodówek, pralek. No, zaczyna się to bardzo szybko psuć. I można by dla celów ekologicznych Zrobić takie przepisy, które służyłyby ludziom. No ale Unia Europejska nie robi takich przepisów, które służyłyby ludziom, tylko takich, które nas, że się tak wyrażę, zbiednią dla dobra klimatu. Ale, jak już powiedziałem, moim zdaniem nie chodzi o ekologię, tylko moim zdaniem chodzi o kasę, bo to wszystko nie będzie działało na tej zasadzie, że yy, po prostu te, to, to będzie droższe, bo Unia Europejska nałoży nowe podatki, a te nowe podatki, gdzie pójdą, no do Unii Europejskiej. I ja o tym wszystkim alarmowałem już tak 2021 rok, 2020, przełom tych lat, alarmowałem. Macie w opisie linki do tych moich materiałów, gdzie wyraźnie łączyłem to z pieniędzmi za tak zwane KPO, że, że to nam bokiem wyjdzie, bo pisowcy w zamian za obietnice tych pieniędzy z KPO zgadzają się na chore rzeczy, m.in. na to, żeby Unia Europejska nakładała na nas podatki itd. itd. I wtedy byłem bardzo wyraźnie wyzywany, że to jest nieprawda, że to są jakieś spiskowe teorie, że ja kłamię i yy, taka ulubiony argument wy, wyborców PiS-u wówczas, że to nieprawda, bo te podatki to będą, będziemy płacić przecież do Polskiego Urzędu Skarbowego, więc o co mi chodzi. No Zupełnie jakby to miało jakieś znaczenie, że te podatki z, potem z Polskiego Urzędu Skarbowego pójdą do Unii Europejskiej. No kurde, co za różnica, komu przelejesz forsę. Ważne, kto każe ci przeleć te te, tą forsę, czyli Unię Europejską i, i kto będzie beneficjentem, czyli do kogo ostatecznie ta forsa trafi. Znowu, drodzy Państwo, Unia Europejska, prawda? I to teraz to już się powoli zaczyna dziać, tam jakieś podatki od plastiku, jakoś w przyszłym roku mają być podatki od latania samolotem i tak dalej, to już się dzieje, także to już się w tym momencie zaczyna dziać. No i e, jak już pisowcy, ja alarmowałem, wiele lat temu, jak była jeszcze szansa, żeby się pisowcy na to nie zgodzili, prawda? No, ale pisowcy się zgodzili, bo mieli za to obiecane pieniądze. Tak, te pieniądze z KPO, które w końcu nie dostali. E, to też alarmowałem, że to jest takie trochę dziwne. Zgodzić się za coś w zamian za obietnicę pieniędzy. No, jeśli już się zgadzać, to w zamian za pieniądze, no, najpierw zapłaćcie, to my się zgodzimy, a nie wy nam obiecacie, to, a my się zgodzimy już. No, za obietnicę może być obietnica, a za działanie działanie. No, ale nieważne. Tak wyszło. No, i po tym, jak już pisowcy się zgodzili na to, na co się zgodzili, zgodzili się, bo nie zablokowali, zaczęła się realizacja, czyli zaczęło się e, nakładanie tych podatków, zaczęła się zapowiedź nakładania tych, e, nakładania tych podatków. Ludzie się przerazili, że kurde, przez to będzie straszna drożyzna. Straszna drożyzna, która się nałoży na tą już obecną drożyznę i że rzeczywiście. Całkowicie nas to zuboży, no bo jak wyjdzie na przykład, że taka przeciętna rodzinka za wakacje w Egipcie, będzie musiała dopłacić dodatkowo tak 6-8 tysięcy z samego tytułu podatków nałożonych na linie lotnicze, że one tam polecą. Wiecie, do tych cen, które już są teraz, tak trzeba będzie jeszcze dołożyć te 6-8 tysięcy, no to rzeczywiście w większości ludzi nie będzie stać. Więc to. No, ludzie się przerazili. Benzyna droższa, um, samochody droższe. Do tego jeszcze pewnych samochodów w ogóle ma nie być. No, no, no masakra, tak? Jak ktoś mm, y, ma dobrą kondycję fizyczną, no to może jeździć na rowerze lub na hulajnodze, no, ale raczej na wakacje na drugi koniec Polski na rowerze nie pojedzie, zwłaszcza jak masz małe dzieci. No masakra. Ludzie się wkurzyli. W związku z tym pisowcy y, postanowili y, postanowili wykorzystać tą sytuację na swoją korzyść, wykorzystując to, że mają przełożenie na bardzo, bardzo wiele mediów i zaczęli wmawiać ludziom, że Unia Europejska jest zła, bo Unia Europejska chce nam tutaj zrobić straszną krzywdę, a oni nas będą bronić. No i wtedy niewygodni dziennikarze wzięli i przypomnieli pisowcom, że sorry, winę tu, ale Unia Europejska nam to zrobi, bo wyście się na to zgodzili więc jesteście co najmniej współwinni. No i wtedy zaczęło się to, co widzieliście na samym początku, czyli skalowanie dziennikarzy, e, atakowanie dziennikarzy, mówienie, że to dezinformacja i takie mm, bardzo hamskie e, twierdzenie, że wcale tak nie było. Czyli takie kłamstwo na zasadzie, że bo no, zupełnie odwrotnie niż było, tak? No i najpierw, tak jak już słyszeliście, jakby mm, wszystko szlak trafił przez y, Pana Zbigniewa Ziobrę, prokuratora generalnego, który był uprzejmy się wygadać, a teraz do tego, do tego wygadywania dołączyła pani Kopacz, która wygadała się do końca. I może przeczytajmy ten <laughs> artykuł. To jest portal kresy.pl. Szydło przyznaje, Fit for 55, można było zablokować artykuł pana Mateusza. Pławskiego. Wytwor 55 można było zablokować na pierwszym etapie. Przyznał, przyznała była premier Europoseł Pis Bata Szydło. Była premier, europoseł PiS, Bata Szydło, odniosła się do kwestii unijnego pakietu Fit for 55. Przyznała, że Polska mogła zablokować niekorzystne rozwiązania. Fit for 55 można było zablokować na pierwszym etapie. W tej chwili już na etapie rozporządzeń jest to trudne. Ale wtedy, kiedy w ogóle ten kierunek był uruchamiany, można było zgłosić weto. Oświadczyła cytowana w niedzielę przez portal Tysol. Tysol to jest skrót od tygodnik Solidarność, czyli medium, powiedziałbym, no, bardzo mocno odnoszące się do, do prawa i sprawiedliwości, prawda? Takie raczej z ich, znaczy inaczej. Medium, które pis, twierdzi, że jest jakby w ich kręgach, tak? bo oni się bardzo do tej takiej Solidarności u, odnoszą. O, ta, ta, tak, bym to, tak bym to powiedział. E, niestety e, w Unii Europejskiej rządzi pieniądz, a ci słabi e, i ci słabi, ci mniejsi e, orientują się na tych, którzy te pieniądze dzielą. Więc e, dopóki jest silna dominacja Niemiec przy wsparciu Francji, to jest taka sytuacja, jak w tej chwili dodała. No tak, tylko że właśnie jednym z takich orientujących się na tych Niemców był pan Mateusz Morawiecki, który przehandlował to wszystko w zamian za obietnicę pieniędzy z tego KPO. Polska jest dużym i silnym krajem, dlatego trzeba bezwzględnie walczyć o swoje i nie odpuszczać. Jeśli chodzi o Unię, trzeba być pragmatycznym, wycisnąć tyle, ile da się dla siebie, nie wchodzić w sentymentalne myślenie, że ktoś nam coś da, jeśli będziemy mieli. No i tyle. Trzeba tam działać tak jak inni, powiedziała. Europoseł odniosła się też do niedawnych wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który stwierdził, że w Unii Europejskiej należy odejść od zasady jednomyślności. Polska powinna się zdecydowanie temu sprzeciwić, podkreśliła. Jak dodała, sprzeciw wobec yy, sprzeciw może pojawić się także po stronie innych państw. Widać po wynikach wyborów yy, w Europie, że. Yy, Post, że postawy wyborców w poszczególnych krajach zaczynają się zmieniać. W czwartek premier Mateusz Morawiecki był pytany o powody, dla których Polska nie zawetowała unijnego pakietu Fit for 55, co przedstawia. Się jako poparcie dla tego planu. Szef rządu twierdzi, że takie informacje są dezinformacją. To jest element dezinformacji, manipulacji, którzy niektórzy wprowadzają do przestrzeni publicznej, powiedział premier. Jego zdaniem w pytaniu o poparcie dla unijnego pakietu jest zawarta pewna teza. Otóż Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55, oświadczył Mateusz Morawiecki. Jest to pakiet, który jest realizowany przez dyrektywy europejskie, które my uważamy, że w większości powinny być realizowane większością poprzez jednomyślność, powinny być rozstrzygnięte poprzez zasadę jednomyślności. Jednak Komisja Europejska decyduje o tym, aby była to kwalifikowana większość. W ten sposób Polska jest przegłosowana, przekonał szef rządu. Wypowiedź premiera Morawieckiego krytycznie skomentował na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider partii Suwerenna Polska, kiedyś, Suweren, kiedyś Solidarna Polska, zaznaczył, że Polska unijny pakiet niestety poparła. 11 grudnia 2020 roku Rada Europejska podjęła decyzję o fit 455. Polska miała możliwość weta, ale Mateusz Morawiecki jednoosobowo, bez udziału Rady Ministrów, zgodził się na forsowane przez Niemcy i Donalda Tuska drastyczne zaostrzenie pakietu klimatycznego. Stało się to przy zdecydowanym sprzeciwie Solidarnej Polski. To nie dezinformacja, tylko fakty, napisał Ziobro. No i w tym momencie mi się wydaje, że pan Zbigniew Ziobro powinien pokazać, że ma jaja. No bo jeśli dziennikarz zadał niewygodne pytanie i w odpowiedzi dostał zarzut, że sieje dezinformację, co w kontekście tego wszystkiego, co pisowcy robią, jest de facto grożeniem, że tego człowieka zamkną w więzieniu, a być może zabiorą mu cały majątek. Przypominam, jakie zmiany w konstytucji pisowcy forsują. To jest to ewidentna próba tłumienia krytyki prasowej. Tłumić krytyki prasowej nie wolno. Któryś tam przepis... Um, Prawa prasowego przewiduje za to odpowiedzialność karną. No to w tym momencie pan, pan, yy, pan yy, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, chyba powinien postawić panu Mateuszowi Marowieckiemu zarzuty. Oczywiście, wcześniej yy, prosząc Sejm o uchylenie mu immunitetu, bo zdaje się, że on ma immunitet poselski. Drodzy Państwo, bardzo to niebezpieczne jest wszystko. I pamiętajcie, że wielkie totalitaryzmy, takie jak nazizm niemiecki czy radziecki komunizm, nie powstawały z dnia na dzień. Te chore ideologie mm, pączkowały, rosły w siłę, a rosły w siłę, bo dobrzy ludzie nie umieli, nie chcieli, bali się im się sprzeciwić. Takie traktowanie pojęcia dezinformacja jako pojęcia każdy, kto robi rzeczy, które są dla nas, dla rządu, niewygodne. To jest to coś po prostu chorego. To jest, to jest zastraszanie ludzi. To jest coś, co odbije się nam nawet nieczkawką. To jest coś, co sprawi, że pewnego dnia obudzimy się w kraju, który, który po prostu będzie totalitarny. I ten dzień się coraz bardziej zbliża. I kategorycznie, ale po prostu kategorycznie nie powinniśmy się na to godzić. Pozdrawiam drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. pa. A jeszcze, przepraszam, jeszcze do końca. Minister zaznaczył, że teraz ten błąd musimy naprawić i wyraził nadzieję, że Zjednoczona Prawica dokona tego w kolejnej kadencji parlamentu. Inaczej yy, drastyczne unijne zakazy i nakazy wpędzą nas w ubóstwo, a nasza gospodarka będzie rujnowana. Tylko jak? No, drodzy Państwo, sam pan, yy, pan Ziobro przyznał, że to jego szef, czyli Mateusz Morawiecki, zrobił. Bo. Pan Mateusz, Pan Ziobro jest ministrem, Pan, e, pan Mateusz Morawiecki jest premierem, czyli jego szefem, tak? Czyż przyznał, że to zrobił jego szef. Więcej sugerował, że to zrobił w jakimś tam kontekście do Donalda Tuska. Donald Tusk to jest były szef Mateusza Morawieckiego, bo Pan, y, bo pan Morawiecki był przecież jednym z doradców pana Tuska, nie? Pan Tusk. Przepraszam, pan Morawiecki, sorry, ja jestem dyslektykiem, mylą mi się już te nazwiska. Pan, pan Morawiecki, nie dość, że nie wykazuje skruchy, nie dość, że nie przeprasza, to jeszcze pan Morawiecki, nie dość, że kłamie, że to nie, że, że wcale nie było tak, jak było, to jeszcze pan Morawiecki wykazuje się agresją i de facto grozi dziennikarzom, którzy podają nie, niekorzystne dla niego informacje, tak? Eee... No właśnie, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo, nie, bardzo bym powiedział taka... No i, i dlaczego ci ludzie nagle teraz, skoro w, w tej poprzedniej kadencji doprowadzili do tragedii, grożą dziennikarzom, którzy zadają niewygodne pytania, to dlaczego w przyszłej kadencji mieliby to naprawić? Nie widzę tutaj żadnej motywacji. Więcej? No bo, żeby coś naprawić, to trzeba najpierw przyznać, że jest źle, prawda? A tu jest takie trwanie w, w, yy, w, takim, yy, w takim twierdzeniu, że to wszystko jest, yy, to wszystko nie, yy, że to wszystko jest dokładnie ok, tak? A druga rzecz, jak miałby to naprawić? Jak to już wchodzi, drodzy państwo? No, nie wiem, Wyjdą z Unii Europejskiej? Do tego będą to wszystko sprowadzać? Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!